po prostu powiem wam tak, kochani, jestem koło Janka. Ja jestem w szoku, co on wyprawia, zobaczcie. Dzień dobry widzowie. Zobaczcie, co ten wariat wyprawia, to po prostu jest tragedia, no. Ja nie wiem, czy to jemu to na głowę sufit nie upadł? Oczywiście z pełnym szacunkiem dla Janka, cel jest szczytny, pamiętajcie, Uki Szczecin. Nasz wspólny przyjaciel miał bardzo tragiczny w skutkach wypadek w pracy. Wariatów nie brakuje, ale pozytywnych wariatów właśnie. Dobra. A czym jest Doblo? Kontra, mój Caddy. Doblo, Caddy. Aż jak się rozgrzała mistrzunio. Pełna koncentracja. To jest jedyna chyba chałupa w okolicy, która ma basen, saunę i siłownię. No i siłownię plenerową jeszcze. Dobra, moi drodzy. Czwarty dzień wyzwania. Mam ekipę wsparcia, także lecimy. Zimno. Nie jest fajnie. Myślałem, że mimo, że jest 0 stopni dzisiaj, że będzie troszeczkę łatwiej, ale jest ciężko. Mam tutaj przyjaciela Mario. Mario, wsparcie! Jejku! 25 sekund. Nie wiem, czy to widzicie, ale jemu normalnie oczy czerwienieją z sekundy na sekundę. A woda jest... O ja pierdzielę! Weź rękę na 10 sekund, będzie mi raźniej. Dobra, to wezmę. Specjalnie dla siebie wezmę. Dzięki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 50 sekund. Ja jeszcze mogę dłużej. Możesz, pewnie. Tylko, że boli. Boli? No boli. Boli, ale trzymaj się, brachu. To tylko czwarty dzień, spokojnie. Zobaczcie na jego ciało, czerwone się robi. Minuta 15. Łukasz, to dla ciebie, bracie. Minuta 22. Kiedy będzie łatwiej? No kurde. Dziesięć sekund. No to jest ból niesamowity. Widać po Janku, naprawdę szacunek. Mamy 2 minuty. Zaliczam. O Jezu, ty jesteś czerwony, Boże jedyny. Tak to wygląda. No tak to wygląda, jakbyście chcieli spróbować kiedykolwiek morsowania, zapraszam do eksperta. Po tym wszystkim zmęczenie jest niesamowite. Dobra, pamiętajcie o zrzutce dla Uki Szczecin. Zakończenie. Zawsze na żywo. Oczywiście, no lepiej. Moi drodzy, miałem grupę wsparcia, było dzisiaj łatwiej dzięki Mariuszowi, ale nie jest łatwiej, jeżeli chodzi o samo morsowanie. Tyle, czwarty dzień zaliczony. Łukasz, pozdro, trzymajcie się. Piszcie w komentarzach, każda osoba, która wpłaci, jest to dla mnie niesamowicie duża motywacja. Na razie, siemanko. Cześć. I cześć. Zobaczcie, jest człowiek po morsowaniu, zmęczony jak nie wiem co. Żyje. No żyje, ale to właśnie ten człowiek wylicytował, taką rzecz. To jest tam właśnie ten Diax i inne sprawy. My jesteśmy już po kawuni, jak widać. Pamiętajcie o Ukim, komentujcie jego, subskrybujcie jego, ale najlepiej pomóżcie jemu po prostu. To jestem tutaj ja. I jestem wspaniały człowiek morsujący. Pozdro widzowie. A i zapraszam do Janka, żeby zobaczyć wyzwanie.
bo to jest naprawdę wielka katusza. No, łatwo nie jest, ale cel jest szczytny, także działamy.